Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 11 grudnia i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na COVID-19. W naszym mieście potwierdzono 42 nowe zakażenia. Jedna osoba zmarła w wyniku chorób współistniejących. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. Inwestycja zabudowy balkonów w mieszkaniach zasobów spółdzielni Górnik cieszy się zainteresowaniem i powodzeniem lokatorów. Rozpoczęcie prac nastąpi w maju, a termin zakończenia planowany jest na koniec czerwca 2021 roku. Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik w tym roku realizowała już zabudowę balkonów na osiedlu stałym na trzech budynkach. Ta inwestycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem lokatorów, dlatego też spółdzielnia ponownie wyszła z taką propozycją. W miesiącu lipcu prowadzone były rozmowy pracowników spółdzielni z lokatorami swoich zasobów odnośnie do budowy balkonów. Teraz spółdzielnia ma już deklarację mieszkańców, którzy chcieli balkony, więc czas na podpisywanie umów. W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do wszystkich tych lokatorów, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z wszelkimi załącznikami i prosimy naszych lokatorów, aby w przeciągu miesiąca te umowy z nami podpisali. Z uwagi na to, że mamy pandemię koronawirusa, musimy zastosować pewne obostrzenia. Prosimy o kontakt telefoniczny i ustalanie tych terminów podpisywania umów bezpośrednio z administracjami osiedlowymi. By przystąpić do projektowania tego zadania przez spółdzielnię, musi być minimum 50% chętnych lokatorów. W tym przypadku ten próg 50% został przekroczony, więc spółdzielnia może podjąć kolejne kroki do zrealizowania zabudowy balkonów. Tam, gdzie już wykonaliśmy, czyli na osiedlu stałym, na 5 budynków, w których przedstawiliśmy taką możliwość, na 4 będziemy realizować. Dotyczy to ulicy Klonowej 11, Klonowej 13, Aurelista Chórki 8-14 i Tysiąclecia 2-14. Tamten próg 50% został przekroczony i tamte umowy zostały przekazane. W przypadku osiedla Podwale myślę, że zagrało tutaj to, że nie wszyscy jeszcze widzieli, jak wyglądają te balkony. Tylko na ulicy Glinianej 8 próg został przekroczony i te umowy do tych państwa, którzy się zdeklarowali, zostaną przekazane. Niemniej nie zamyka to możliwości tym wszystkim, którzy wahali się i oni też, i tutaj to jest do nich apel, żeby zastanowili się dokładnie, czy nie chcieliby takiego balkonu w swoim lokalu. To ten moment, kiedy można jeszcze tą umowę ze spółdzielnią, tą umowę o zastępstwo inwestycyjne zawrzeć. Rozpoczęcie prac nastąpi w maju, a termin zakończenia planowany jest na koniec czerwca 2021 roku. To jest teraz ten czas, ten jesienno-zimowo-wiosenny, gdzie przygotowujemy całą tą realizację i przedstawiamy ją naszym lokatorom. Koszt nowych balkonów jest w pełni pokrywany przez właścicieli mieszkań, jednak spółdzielnia nakłada cały nadzór, projekty i jego realizację, jak również wykonuje we własnym zakresie zadaszenia balkonów. Przy realizacji balkonów na ulicy Dalekiej zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami lokalnych banków, którzy przedstawiali swoje możliwości udzielania kredytów dla lokatorów na te balkony. W chwili obecnej, z uwagi na pandemię, nie możemy zorganizować takiego spotkania, ale w tej przekazanej dokumentacji do lokatorów są zaproszenia i są deklaracje lokalnych banków gotowych do współpracy w tym temacie. Akademia 2012 od kilku tygodni cieszy się współpracą z Wisłą Kraków. Podpisali oni umowę partnerską. Wychowankowie klubu Akademii 2012 cieszą się, że będą mogli z nimi rozwijać swoje umiejętności.
Mamy podpisaną umowę partnerską. Naszym celem jest to, żeby najlepsi zawodnicy z naszej akademii trafiali do Wisły Kraków i żeby tam dalej rozwijali swoje umiejętności. Dlatego Wisła tu gdzieś zawsze w Jaworznie blisko nam była i dlatego postanowiliśmy, że to z Wisłą. Podoba nam się sposób, w jaki oni pracują, w jaki sposób grają i dlatego w tamtą stronę krok zrobiliśmy. Współpraca z Wisłą Kraków zakłada rozwój, wymianę wiedzy w obszarze szkolenia zarówno młodzieży, jak i kadry trenerskiej oraz organizację pracy obu klubów z Miasto Jaworzno Akademii 2012 i Wiktorii. Akademia jako całość, nieważne która grupa, staramy się wysyłać chłopaków z każdej akademii, z każdego rocznika do nich na testy. Oni sobie wtedy, naszych chłopaków mają możliwość zobaczenia i wtedy podejmują decyzję co dalej i jak to wygląda, a my możemy tak jak dzisiaj spotkać się i oni przyjeżdżają do nas na sparing i to jest fajne, bo możemy z bardzo silnymi drużynami rywalizować w Jaworznie i zapraszać ich na nasze obiekty do Jaworzna. Odbywanie stażów trenerskich, monitorowanie procesu szkoleniowego oraz organizowanie wspólnych akcji promocyjno-marketingowych. Wszystko to odbędzie się dzięki współpracy z Wisłą Kraków. Wyróżniający się zawodnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w treningach i turniejach Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Dzięki temu Akademia 2012 będzie mogła stworzyć jeszcze lepsze warunki do piłkarskiego rozwoju swoich podopiecznych. Nasi wychowankowie bardzo, bardzo się cieszyli z tego. Oni też, dużo z nich jest kibicami Wisły Kraków. I tak jak powiedziałem, to jest klub też niedaleko od nas usytuowany. Także bardzo fajnie było już 14 chłopaków na testach. Bardzo fajne przeżycie dla nich i tak jak dla nas też trenerów, bo po to pracujemy, żeby oni tam trafiali. Za nami Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w boksie. Do Sokółki pojechało 5 reprezentantów Akademii Boksu Roberta Gortata. Do Jaworzna ekipa wróciła aż z 3 medalami. Tak, jestem bardzo zadowolony. To były Mistrzostwa Polski Młodzików i pierwszy raz się odbywały Mistrzostwa Polski Młodziczek. Może nie było jeszcze tak bardzo dużo zawodniczek, ponieważ nie wolno było do tej pory walczyć dziewczynom w tym wieku. No my już dawno żeśmy zaczęli współpracę z takimi dziewczynami młodszymi nawet. W Jaworznie nawet się pokazała dziewczynka, która miała 10 lat. Także zainwestowaliśmy w młodzież i teraz zbieramy plon, że tak powiem. Bardzo dobrze się zaprezentowała Maja Kiesze, która udanie zrewanżowała się w swojej rywalce, z którą przegrała. Może problematycznie trochę u nas w Jaworznie z Cieszyna, także wygrała zasłużenie. No trochę zabrakło szczęścia i doświadczenia Zuzi Orłowskiej, ale wreszcie pokazała serce do walki i to napawa optymizmem przed przyszłym rokiem, kiedy będzie już kadetką. Bardzo dobrze zaprezentował się Miłosz Majewski. No tu też odegrała rola jego w tym, że on już 4 lata trenuje. On pierwszą walkę stoczył taką pokazową w 2016 roku, także on, że tak powiem, dużo zyskał doświadczeniem, a tego zabrakło Tomkowi i Mateuszowi, który trenuje 2 miesiące. Może gdyby było trochę lepsze losowanie, by było tych medali trochę więcej, ale ja i tak jestem naprawdę bardzo zadowolony i dumny ze swoich zawodników. Wszystkie walki poszły mi w miarę gładko. Jedyną taką najtrudniejszą walką była walka półfinałowa. Musiałem z siebie włożyć jak najwięcej, bo przeciwnik chciał podjąć taki trochę brudny styl walki, bo wskakiwał i machał takimi jakby cypami, przez co też czasem musiałem taki styl walki przyjąć i była to najbardziej taka właśnie męcząca walka z całego turnieju. Zdobyliśmy 3 medale, 5 zawodników się zaprezentowało, jestem zadowolony, żaden nie dał plamy, wszyscy pokazali serce. Ja wreszcie wracałem z imprezy podbudowany tym, że nikt nie dał plamy i wszyscy się zaprezentowali mimo porażek, ale z bardzo dobrej strony. Czyli zmęczony, ale szczęśliwy. Tak, zmęczony. Niby ten sezon taki był lichy, by się wydawało, ale my naprawdę żeśmy stoczyli kupę wyjazdów, kupę walk, mamy kupę zwycięstw i mamy 5 medali w tym roku. Jest to nasz rekord dla Akademii. Mamy 3 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy, także jak najbardziej walczymy o powiększenie dorobku w przyszłym roku. Telekomy budują firmowe sieci kampusowe 5G. Taka sieć na początku 2021 roku zacznie działać w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej.
Tradycyjne sieci kampusowe to jest element taki, który obejmuje najczęściej kilka budynków na terenie różnego rodzaju typu przedsiębiorstwa, które łączą w jedną sieć wiele takich sieci lokalnych. No, sieci kampusowe, czy to jest 5G, czy LTE, to są zasoby głównie sieci komórkowej, czyli operatorów telefonii komórkowej, pozostające wyłącznie do dyspozycji tak naprawdę przedsiębiorstwa w konkretnej, wytypowanej przez niego lokalizacji. Takie sieci generalnie pozwalają bezpiecznie obsługiwać różnego rodzaju procesy, od biznesowych po, można powiedzieć, procesy produkcyjne. 5G i sieci kampusowe dla grupy, jak i również Orange Polska, to jest jeden z ważnych filarów strategii. I w tym przypadku akurat jest to technologia, w której wdrażamy szybko rozwiązanie, które dzisiaj, można powiedzieć, jest dostępne już na terenie kilku krajów w Europie. We wrześniu w tym roku przykładowo Orange France wdrożył takie rozwiązanie w fabryce, jednej z fabryk na terenie Francji, Schneider Electric, gdzie w tym przypadku fabryka testuje technologię 5G, głównie aby wykorzystywać również rozszerzoną rzeczywistość i do wsparcia pracy techników, lub w tym przypadku również jako jeden z elementów było wdrożenie robota do obsługi zdalnych wizyt. Sieć, którą Orange Polska zbuduje w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, będzie gotowa generalnie w 2021 roku. Jak wiadomo, w obecnych tygodniach podpisaliśmy umowę i zapewni zasięg nie tylko w technologii 5G, ale również LTE w dwóch budynkach łódzkiej strefy o powierzchni ponad 1000 m kwadratowych. W przypadku tej budowy wykorzystanych zostanie 10 anten działających w paśmie 3,6 GHz oraz 2100 MHz, które zapewnią tam bardzo dobry zasięg, jak i również wysokie prędkości transmisji danych. Mówimy tutaj o przepustowościach około 850 Mbit na sekundę oraz niskie opóźnienia. Sama sieć pozwoli łódzkiej strefie ekonomicznej, inwestorom oraz startupom na testowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię 5G z obszarów IoT, wirtualnej rzeczywistości, VR, AR, ale również sztucznej inteligencji i można powiedzieć komunikacji pojazdów w modelu Vehicle to Everything. To jest również też bardzo istotny aspekt, jeżeli chodzi o fabryki. Wybrane firmy w przypadku tej działalności, która jest na terenie strefy, otrzymają wsparcie w ramach programu Orange Fab, zajmującego się testowaniem i rozwojem innowacyjnych rozwiązań. Partnerem, który wspiera również tą budowę i sieć, jest firma Ericsson. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już w poniedziałek.